gra marketingowa generała Jaruzelskiego. Zobaczcie, jaki to jestem fajny, tutaj nie będzie żadnych tam nadużyć. Proszę bardzo, powołałam sędziów, którzy będą sprawdzali, czy nasza czy to prawo jest zgodne z tą konstytucją, tą z 52 roku. Ja mówię, w 97 roku mówiliśmy, że nie wprowadzajcie tego Trybunału do Konstytucji, czyli znowu mieliśmy rację, bym go zlikwidował. Sądownictwo konstytucyjne przeniósł do Sądu Najwyższego. W Sądzie Najwyższym byłoby 44 sędziów, a imię jego 44, tak? To taka emocjonalna nasza liczba narodowa. Sędzią mógłby zostać 50-latek z 20-letnim stażem, albo w sądzie, albo w prokuraturze, albo w adwokaturze, albo na uczelni, ale tylko takiej, co ma prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego. Zrobiłbym przesłuchanie kandydatów różnych, którzy by się zgłosili, mając takie spełniane te wszystkie wymogi. Zrobił przesłuchanie, dowiedział się, chyba pisali pracę magisterską, jak zostało ocenione, jakie mieli stopnie w szkole, jak recenzenci ocenili pracę magisterską, co oni robili przez 20 lat, jak byli sędziami, to jakie wydawali wyroki, albo w wydawaniu jakich wyroków uczestniczyli i tak dalej, i tak dalej. A następnego dnia, po tych publicznych przesłuchaniach, proszę bardzo, wybory powszechne. Tak? Wybory powszechne. Idź ludu, wybierz sobie 44 sędziów Sądu Najwyższego, co spowoduje, że ten sąd, temu sądowi jakiś autorytet jest szansę przywrócić, tak? A potem to już normalnie, jak w Ameryce, tak? Stanowisko sędziego dożywotnio, jak umiera albo sam odchodzi na stan spoczynku, to wtedy prezydent za zgodą Senatu powołuje następnego, ale oczywiście spośród tych, którzy spełniają te surowe kryteria, tak? Po przesłuchaniu publicznym, tak jak w Senacie Stanów Zjednoczonych. Proszę, może tam tylne rzędy, tak? No, tak. Absolutnie ustrój prezydencki jest lepszy od tego badziewia, które my dzisiaj mamy, tak? Napisałem sobie jakieś 2 lata temu projekt konstytucji. Tak sobie usiadłem, napisałem. Absolutnie nie myślałem, że ja się jakąś polityką kiedykolwiek zajmę. Ale stworzyłem takie rozwiązanie. Władza ustawodawcza, Sejm i Senat. Wybierane w jednomandatowych okręgach wyborczych, władza wykonawcza, prezydent i powoływani przez niego ministrowie, czyli wyraźne rozdzielenie władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej, no i Sąd Najwyższy, taki, o którym właśnie przed chwilą powiedziałem, wyłaniany w taki sposób, jak przed chwilą powiedziałem. Nie może być tak, proszę Państwa, że pan prezes wybiera sobie grzecznych ludzi, żeby zapisać ich na listę swojej partii, żeby wystartowali w wyborach, które on im sfinansuje z pieniędzy, które dostanie od podatników, a potem będzie mówił im, jak mają głosować, jak już oni są w Sejmie. Tak? A jak oni już są w tym Sejmie, to oni sobie, siebie samych, tak? Mogą wybrać na ministra. Tak? Jak już zostaną takim ministrem, to będą przygotowali projekty ustaw. Te projekty ustaw złożą do Sejmu i w tym Sejmie jako posłowie będą głosowali nad przyjęciem projektu, który sami napisali. A potem będą wykonywali tę ustawę, którą uchwalili jako posłowie, którą przygotowali jako ministrowie. Teraz jako ministrowie będą ją wykonywali, a potem wrócą do Sejmu i będą głosowali za przyjęciem sprawozdania z wykonania tej ustawy. To jest system bezsensowny. To jest system, który prowadzi demokrację na manowce. System prezydencki z wyraźnym rozdzieleniem władzy, kompetencji jest zdecydowanie lepszy, więc tak, system prezydencki. Proszę bardzo, tam pan z tyłu, pan bon edukacyjny. Tak. Znowu krótko, ale dobrze, krótkie pytanie to rozwinę. Pójdę teraz demagogę. Panią demagogę. Wszyscy mają prawo decydować o nauczaniu swoich dzieci, nie tylko bogaci. Dobrze brzmi? No, bo jak bogaty idzie do szkoły, mówię, panie dyrektorze, ja bym chciał zapisać do pana szkoły mojego syna, córkę, tak? No, i tutaj proszę bardzo, karta kredytowa, jedziemy. A panie dyrektorze, no ale tak, no to tamto, siamto, sramto, jolanto. No, bo tak się dzieje w szkołach prywatnych, tak? Rodzice płacą i współdecydują.
Macie jakąś szkołę prywatną, w której religia jest w środku lekcji? No musi być, ale to wtedy jest albo na pierwszy, albo na ostatni, tak? Wtedy kierowca przewozi dziecko później, albo bywa wcześniej. Jakby było to LGTB, to nie byłoby tak samo, tak? Zresztą nie byłoby, bo to nie jest minimum programowe ustalane przez ministerstwo, więc żaden właściciel prywatnej szkoły by czegoś takiego pewnie nie prowadził się do szkoły, bo on się na matematyce koncentruje, proszę Państwa, tak? Albo na języku angielskim, ani na głupotach. Więc ja mówię tak, statystyczny Adam z Ewą płacą podatki, tak? Na dzień dobry, po 40%, tak? I z tych ich podatków finansowana jest ta szkoła, finansowany jest nauczyciel w tej szkole, tak? Więc niech Adam z Ewą mogą pójść do szkoły i powiedzieć: panie dyrektorze, ja bym chciał, żeby mój syn chodził do pana do szkoły, to proszę bardzo, to nie jest karta kredytowa, tylko bon edukacyjny, taki dostałem, tak? Ja mam trójkę dzieci, to mam trzy takie bony. Ja przyszedłem do pana do szkoły, bo słyszałem, że ten u nas, ten nauczyciel matematyki, to fajny jest. I te dzieciaki tak lepiej się uczą dzięki temu, że on taki fajny jest. A na tym dyrektor powie: no tak, wie pan, bo on jest fajny, bo ja mu więcej płacę, ja jako dyrektor, tak? Bo ja mam ministra edukacji, czy tam ministra finansów, bo pan mi przyniesie te pieniądze, tak? W związku z powyższym, ja mogę zapłacić nauczycielowi pana dzieci więcej, bo ja mam pieniądze od pana, a nie od jakiegoś ministra, wnoszę na tego ministra, mogę się zlikwidować tego ministra, w ogóle, diabły. Więc tak, bon oświatowy, tak. Proszę pan tutaj z kamerą. Chciałbym zapytać hasłowo. Demokracja. Demokracja partyjna, a monarchia. Więc tak, no, demokracja, jak pisał Platon, jak pisał Arystoteles, jak pisał autor książki, tak, ja wiem, która to jest książka, to nie jest idealny ustrój. Zresztą Winston Churchill mówił to samo. Demokracja to jest bardzo zły ustrój, ale lepszego nie wynaleziono. Tak? Fajna jest monarchia oświecona. Fajna jest. Tylko tak się rozglądam i nie widzę kandydata na króla. Wojciech Edward Leszczyński, król elekt polski. Nie widzę. Jest na internecie. Sejm Walny Niepołomice. Jakby pan zaproponował mnie tę robotę, to może bym został zwolennikiem monarchii, tak? Ale jak to ma być Leszczyński, to nie. Zapraszam na sejmiki walne to, Królestwa Polskiego. To nie chcę. Więc trzymajmy się już tej demokracji. No, Leszczyński był wyrzucany dwa razy z kraju. Żeby ona nie była taka rozpasana, jaka ona jest rozpasana, tak? Bo mamy do czynienia z demokracją plebiscytarną. Demokracja plebiscytarna polega na tym, że przelada się w dyktaturę. I to nie w takim znaczeniu, jak pisał Platon czy Arystoteles, tylko w znaczeniu takim, że my sobie wybieramy raz na 4 lata dyktatora, który nam może robić wszystko, co chce, tak? 4 lata temu wybraliśmy sobie PiS i PiS uważa, że może zrobić wszystko, co chce. I teraz liczy na to, że dostanie przedłużenie mandatu i będzie mógł robić jeszcze więcej. Bo jako, że mamy proporcjonalne wybory, system Donta, to władza się nie musi liczyć z wyborcami, ma wyborców w nosie. Wyborca staje się atrakcyjny raz na 4 lata. I to jest absolutnie nie do przyjęcia wada tego systemu. Może pan może. Tak. Konkordat. No, obowiązuje. Ja, pan się chce. Jak pan się mnie pyta, czy ja będę chciał wypowiedzieć konkordat, to ja panu odpowiadam: doba ma 24 godziny. Ja się będę zajmował podatkami, emeryturami, wymiarem sprawiedliwości. Kwestie ideologiczne, kościół, masturbacja, to ja się tym zajmował nie będę. Proszę, może pan. Media w Polsce, chodzi o obcy kapitał? Wszędzie na świecie media są bardziej lub są prywatne, tak? A kapitał jest rozproszony. Bardzo mocno rozproszony. Więc my mamy silny kapitał polski, narodowy. Narodowy, bardzo silny. W TVP. Na przykład. W Polskim Radiu, tak. To jest bardzo silny narodowy kapitał. I co?
Więc ja bym sprywatyzował media wszystkie, generalnie rzecz biorąc, tylko zafundował wszystkim mediom tzw. obowiązek misyjny. On jest trochę, proszę pana, w radio dzisiaj. Radio musi grać muzykę polską na przykład, tak? Tylko to jest dobry pomysł. Tylko jest fatalnie wykonany. Bo pewnie się orientujecie, no, są takie stacje, które mają tylko muzykę polską, zasady, tak? Ale jak nie możecie sypiać w nocy, tak od drugiej do piątej, to leci sama Polska. A potem przez cały dzień leci sama zagraniczna. I w ten sposób załatwiają sobie tak zwane programy misyjne. Byłaby agencja, która produkuje programy misyjne i te media miałyby obowiązek emitowania takich różnych programów misyjnych. I już byśmy mieli obowiązki misyjne wykonane, byśmy się nie denerwowali, że politycy wpływają na te media, manipulują tymi mediami. Po co? Bo jeszcze jedno, to kapitał niemiecki on nami manipuluje, tak? No ale państwo telewizję oglądacie? Czy raczej siedzicie w internecie? Bo starsi ludzie przeważnie. Chodzi no tam o inne kraje, jak jest, mają jakieś. To już jest wymierające pokolenie, tak? Więc teraz wykonywanie jakichś gwałtownych ruchów dla wymierającego pokolenia jest bezsensowne, tak? Przenosi się życie do internetu. Zdecydowanie przenosi się życie do internetu i tam ono się będzie rozwijało. No przecież nie zrepolonizujemy Facebooka, nie? Proszę. Może pan tam z tyłu? Tak, tak, pan. Witam was w grudniu 2015, koalicja z PiS-em. Jak? Kim? Po wyborach koalicja z PiS-em. A, proszę pana, ja opowiadam, szóstka Wiadowskiego leży na stole. Ja marzę sobie, że ani PiS, ani Platforma nie będą mogli rządzić samodzielnie. Wtedy ja mówię tak, reforma podatkowa i emerytalna, bo one muszą być połączone. To są dwa punkty, ale to jest w jednej całości. Kto jest za, panowie? Panie Jarosławie, panie Grzegorzu, kto jest za? Jakie są możliwości? Pierwsza możliwość jest taka, pierwsza. No i wtedy, proszę bardzo, zróbcie sobie popis. Obiecaliście Polakom w 2005 roku, że będziecie rządzić wspólnie. Po tym się pokłóciliście i rządzicie nawzajem. Więc teraz zrealizujcie obietnicę wyborczą z 2005. Zróbcie sobie koalicję razem. I już. Druga opcja jest taka, że pan Jarosław mówi, dobrze panie Robercie, biorę to. A pan Grzegorz mówi, nie, to się nie da się. Mówiliśmy ci w 2014 roku, że się nie da, utrzymujemy dalej to przekonanie. No to wtedy PiS, ale można sobie powiedzieć nowe. Pan Jarosław mówi, nie da się, a pan Grzegorz mówi, tak, wiesz, my zrozumieliśmy, jest okej, okay, tak? To wtedy Platforma. No i jest jeszcze trzecia opcja. Jeden i drugi mówi, dobra, bierzemy to. No to wtedy punkt trzeci, reforma sądownictwa. Kto jest za, kto jest przeciw, tak? Któryś w końcu odpadnie. Tak? To oni, nie ja będę wybierał. W moim idealnym takim rozdaniu, do którego możemy doprowadzić, jest to, że to nie ja będę wybierał ich, tylko oni będą musieli zdecydować, kto chce pójść ze mną, tak? Mniejszość może rządzić, naprawdę. Mniejszość może rządzić. Może rządzić taka mniejszość czerwona, albo taka mniejszość brunatna, bo różnie może być. Ja proponuję, żeby rządziła ta mniejszość, która potrafi liczyć. Jeszcze? Może pan? Brexit? No widać, jak to im idzie, tak? Jedni i drudzy nieprzygotowani, jedni i drudzy szaleńcy, tak? Tylko odpowiedzmy sobie na pytanie dlaczego. Wyobraźmy sobie, że wyniki wyborów w Wielkiej Brytanii byłyby inne. Że Putin by nie manipulował nikim, ani tam Cambridge Analytica, ani nic. I by było tak, że 52% zagłosowało za pozostanie, a 48% przeciw. Byłoby OK? Jak 48% byłoby przeciw? Może ilość przeciwników Unii Europejskiej, która rośnie w różnych krajach, to jest znak ostrzegawczy dla Unii Europejskiej, trzeba coś z tym zrobić. Niestety Unia Europejska nie zrobiła nic. Unia Europejska postanowiła
potraktować Brytyjczyków z buta, zgotować im piekło, jak się wyraził sekretarz Rady Europejskiej nazwany przewodniczącym. Dlaczego? Dlatego, że Brytyjczyków nie lubi? Nie. Unia Europejska się postarczy wszystkich innych. Tak? Przy czym ja nie chcę polexitu, bo Brexit to polexit. Nie chcę polexitu. To jest szaleństwo. Tak? Pan Bóg nas niestety postanowił sprawdzić i rzucił nas między Niemców a Rosję. W związku z tym jest w naszym interesie pozostawanie w większych strukturach europejskich. Notabene moje pokolenie zawsze chciało tam być. Zawsze. Pomysł taki, że my sobie zorganizujemy polexit, będziemy się tutaj sami rządzić, Trójmorze zbudujemy jeszcze w dodatku, ale za to będziemy po całej Europie jeździć na dowód, bez paszportu, będziemy sobie sprowadzali samochody z Niemiec bez cła. No niektórzy mają takie pomysły, oczywiście, bo przecież, no wiadomo, Jezus Chrystus jest królem polskim, jesteśmy narodem wybranym, więc narody klękajcie. I proszę bardzo, tutaj nasi przyjaciele z Polski, mimo że się na nas obrazili, że sobie pojechali, to będą, proszę, zapraszamy po samochody do pracy, jawol. Tak nie będzie, więc żadnego polexitu, o tym w ogóle nie gadamy. Proszę, proszę pan. Umowa pracownik pracodawca. Kiedyś był kodeks cywilny i na bazie kodeksu cywilnego tworzona była umowa. W oparciu o zasadę równości stron, bo na takiej zasadzie opiera się kodeks cywilny. Ale potem do władzy doszli komuniści. No i państwo było pracodawcą, bo było właścicielem wszystkiego. No i komunistyczny rząd doszedł do wniosku, że dyrektorzy, których powołują ci komuniści w różnych przedsiębiorstwach, które są własnością tych komunistów, to oni mają za być może duży zakres uprawnień, żeby po co im zawracać głowę jakimiś tam negocjacjami, pracownikami. I w 1975 roku uchwaliliśmy kodeks pracy. Kodeks pracy, który pozwalał wszystkim dyrektorom państwowych komunistycznych przedsiębiorstw zawierać umowę z pracownikiem w taki sposób, że imię, nazwisko, adres, pensja i koniec. Reszta kodeks pracy. Więc są dwa, generalnie rzecz biorąc, modele. Ja jestem na tym pierwszym, a nie na tym drugim. Nazywa się to umowami śmieciowymi. To Śniadek tak wymyślił, a potem to podchwycił, było dwóch dziennikarzy z Gazety Wyborczej i tak już poleciało. Tak? Umowa śmieciowa. Umowa cywilnoprawna to nie jest żadna umowa śmieciowa. Notabene przez całe lata pracownicy mieli wybór. Wielu osób miało wybór. Kolego. Umowa o pracę 3000 albo umowa zlecenia 4. Co chcesz? Ale umowa o zlecenie przykładowo teraz, a 5-10 lat temu wygląda zupełnie inaczej. W tej chwili mamy dużo więcej biurokracji, a z tym też nie tylko wiążą się pensje, ale też biurokracja w zasadzie PIP-u, jakiejś kontroli. Tylko, wie pan, dlaczego tak jest? Z powodów podatkowych. Ja zacząłem od tego, że podatki wpływają na wszystkie inne rzeczy. Między innymi na użeranie się z PIP-ami, znaczy z Państwową Inspekcją Pracy, w sprawach zatrudnienia pracownika. Tak? Że to nie jest umowa zlecenia, tylko to jest umowa o pracę, kontrolę i tak dalej. Jeżeli nie będzie różnicy podatkowej, bo nie będzie, to 90% problemów nam odpadnie. Bo nie trzeba będzie wykazywać, że to jest inna umowa niż rzeczywiście ona jest, bo wymiar podatku nie będzie zależał od tego, czy to jest umowa zlecenia, czy to jest umowa o dzieło, czy to jest umowa o pracę, czy to jest umowa o świadczenie usług, czy to jest umowa nienazwana, bo przecież to jest takie pojęcie w kontekście cywilnym. Że? Może tam pan daleko. Tak, pan. Pomysł na aplikację na doradcę podatkowy. Jak? Pomysł na aplikację na doradcę podatkowy. Aplikację na doradcę podatkowy.
jak profesor Modzelewski tworzył zawód doradcy podatkowego w 1997 roku, to przeciwko temu oponowałem. Mówiąc, że nie bardzo widzę powód, dla którego ma być to zawód w jakiś sposób licencjonowany. No ale profesor Modzelewski chciał zgromadzić pod swoimi sztandarami różnych księgowych, którym stworzył specjalnie nowy zawód. No i oni to łyknęli. Ale ja nie jestem rewolucjonistą, więc ja nie będę rozwalał instytucji, które się mocno zakorzeniły. No bo od 97 roku trochę czasu minęło. Czy doradcy powinni mieć aplikację? Skoro mają ją adwokaci, skoro mają ją radcowie prawni, no to niech sobie sami doradcy podatkowi zdecydują, czy chcą mieć, czy nie chcą mieć. Notabene, ja też uważam, że adwokaci powinni zdecydować sobie sami, czy chcą, żeby była aplikacja, czy nie chcą, żeby była aplikacja. Ja kiedyś uważałem, że powinniśmy stworzyć zawód licencjonowany obrońcy sądowego w prawach karnych, tak? A resztę stawi się KOP. Absolutnie stawi się KOP. To wtedy trwały pierwsze próby liberalizacji zawodu adwokata i radcy prawnego. No bo moja teza jest następująca. Doradzanie stronom, które handlują pietruszką w kwestiach prawnych, nie różni się niczym od handlu pietruszką. Albo od doradzania stronom nie w sporze, no bo spór to jest spór prawny, ale jak mają prowadzić reklamę swojej pietruszki. Tak? Ja kończyłem studia w 1985 roku. Wówczas była taka, no, aferka mała na Uniwersytecie Warszawskim, bo docent Suchecki bardzo chciał być dostałego asystentem na uczelni. Tak? Ale profesor Zawadzki z profesorem Kowalskim, członkowie jednej słusznej partii, starali się ten pomysł Sucheckiego zablokować. Sucheckie sam był członkiem partii, ale na uniwersytecie uchodził za kryształowe sumienie partii. I było nawet takie powiedzenie, że jak poziom wokół rośnie, to Sucheckie harcieli. Tak? Sucheckie się uparł, że ma być Gwiazdowski, a należał mu się asystent w tym feudalnym systemie stosunków, jak to psu zupa. No, przyszedł do mnie wtedy pan rektor, wezwał mnie pan rektor, mówi: panie Robercie, czy pan musi koniecznie tutaj na tym uniwersytecie zostać? Ja mówię: skąd, panie rektorze, nie muszę, ale pan, ja skończyłem studia z jesienią 498, dostałem od pana rektora nagrodę za najlepszą pracę magisterską. No, co mam robić, tak? A o aplikacji pan nie myślał? Ja mówię: no, myślałem, ale ja nie mam nikogo w rodzinie, kto jest adwokatem, a wie pan przecież, że w tym roku jest 7 miejsc, a 9 dzieci członków Naczelnej Rady Adwokackiej ubiega się o aplikację w Warszawie, to gdzie ona pójdzie? No i pan na to mówi: panie, ja pomyślę. No i przychodzi do mnie tak: tutaj u nas to będzie przynajmniej głosowanie, mówi pan, tam. No ci adwokaci to może pana by nawet wzięli. Ale Zawadzki zablokował. Zawadzki pana nie wpuścił, bo minister miał prawo blokowania tych, którzy się nie nadawali. Janek Rokita był w podobnej sytuacji, tak? Tylko że on w Krakowie. Dlaczego o tym opowiadam? Dlatego o tym opowiadam, że zostałem na uczelni, tam wygrałem głosowanie z kretesem. No i w 90 roku postanowiłem, że skoro jestem taki mądry, to dlaczego jestem taki biedny? I zacząłem sprzedawać swoją wiedzę prawnika. Ja zajmowałem się na uczelni historią myśli politycznej i prawnej, o tym pisałem pracę magisterską. Nawet docent Sucheckie załatwił mi stypendium w Stanach, w Hoover Institute. $2000 miesięcznie. No dzisiaj to tam co? Ale to było 85 rok. Tak? Ja zarabiałem na uniwersytecie $20. 20. 2000 miesięcznie, tak. No i wtedy poszedłem do biura spraw paszportowych i usłyszałem, że bardzo się cieszą,
że ja pojadę na takie stypendium. Generał Jaruzelski właśnie ogłosił tak pojednanie narodowe. Dużo o mnie mówił im pan pułkownik Nowakowski, szef studium wojskowego, bo ja byłem senatorem studenckim. Więc tak. Jedźcie tam, jedźcie. Tylko byśmy chcieli potem, jak żebyście opisali, co tam widzieliście. Więc nie pojechałem na to stypendium. W odróżnieniu od innych profesorów, którzy mówili, że byli, ale nic nie podpisywali, nic kompletnie. Zostałem na uczelni, a w tym 90 roku doszedłem do wniosku, że zajmę się w takim razie jakimś prawem takim przynoszącym więcej profitów niż filozofia prawa. I zajmę się prawem podatkowym, które wtedy właśnie było tworzone. No a koledzy adwokaci działałem w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej na podstawie ustawy Wilczka. A koledzy adwokaci prowadzili lobbying i wykreślili z ustawy Wilczka punkt, że można prowadzić w oparciu o ustawę Wilczka doradztwo prawne. No to ja wykreśliłem sobie doradztwo prawne, wpisałem consulting. Ale miałem już taką pozycję przez te dwa lata zbudowaną, że miałem w nosie, tak? Bo moich klientów nie interesowało, że to jest consulting, czy to jest cokolwiek innego. Problem był taki, że nie mogłem występować w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. To był rzeczywiście problem. Więc wtedy szybciutko postanowiłem zrobić habilitację, żeby się wpisać na listę adwokatów i mieć święty spokój. No i tak to właśnie było. Opowiadam to po pierwsze dlatego, że macie Państwo może prawo wiedzieć coś więcej o mnie, co ja tam kiedyś w życiu robiłem, ale również dlatego, żeby pokazać, że ograniczanie dostępu do zawodu jest bez sensu. Więc ja bym go nie ograniczył. Proszę bardzo. Tam się długo zgadza. Akcyzy i przede wszystkim opodatkowanie banków. No, akcyzy zostawiamy na takim poziomie, na jakim one dziś są, natomiast ujednolicamy stawki na towary, które mogą być substytutem. Zdecydowanie ujednolicamy te stawki. Jak biedni, starzy ludzie. Przyjdą i napiszą oświadczenie, że umrą z zimna, bo ich nie stać, bo mają instalacje na olej opałowy, ale ich nie stać na olej, to my wtedy udzielimy im dotacji, żeby pokryć różnicę w akcyzie między tym olejem opałowym, a tym olejem napędowym. Żeby nie było tak, że tego starego, biednego człowieka podjeżdża sąsiad albo syn, albo ktokolwiek inny, samochodem diesla i z tego paniaka zamiast tego pieca na olej opałowy wlewa do samochodu. Notabene to jest generalnie rzecz biorąc absurdalna sytuacja, że biedni ludzie, znaczy niezamożni ludzie, tak, którzy mają 10-letniego diesla wprowadzonego z Niemiec, muszą płacić wysoką akcyzę za olej napędowy do jeżdżenia tym dieslem, a ktoś bogaty, kto sobie pierdyknął willę 1000-metrową, ogrzewaną olejem opałowym, za ten olej opałowy do tej willi płaci mniej. Bo on ma też samochód diesla, więc w powyższym sobie tankuje z tego, z tej swojej beczki. No po co ma jeździć na stację benzynową, skoro to jest ten sam olej. Różnica jest tylko taka, że ten opałowy jest czerwony. Ale nie dlatego, że ma inne właściwości fizyko-chemiczne, bo jest ten sam olej, tylko że on został zabarwiony na czerwono, żeby było widać, że to jest olej opałowy. Proszę, może tam na samym końcu pan. Polski węgiel i zielona energia. A może jedno i drugie. I drugie pytanie, przywrócenie zasadniczej służby wojskowej. Zacznę od drugiego, tak? Jestem przeciwnikiem zasadniczej służby wojskowej. Samemu udało mi się jej uniknąć. No otóż nie będę Państwu opowiadał, jakie nic nie oszukiwałem. Znaczy troszeczkę, ale nie, żeby pokazać Państwu swoją nie tylko uczciwość, ale także pewnego rodzaju przebiegłość, tak? Ja napisałem, że ja chcę iść do komandosów. No może wzrostem nie pasuje, ale proszę Państwa, ja robiłem takie rzeczy, o których kolegom się nie śniło, tak? Ja wyobraźcie sobie, że przy moim wzroście ja grałem w siatkówkę.
i regularnie zdobywamy.